Cześć, kochani. Obiecałam Wam, że następny filmik będzie o jodze. Myślałam, że uda mi się go nagrać wcześniej, natomiast trochę miałam przygód z samochodem i nie miałam czasu, kiedy tego filmiku nagrać. Zastanawiałam się, od czego właściwie zacząć. I doszłam do wniosku, że zacznę od definicji. Czym jest joga? I joga jest to pewien system filozoficzny indyjski, zajmujący się związkiem pomiędzy ciałem i umysłem poprzez odpowiedni trening ciała, dyscyplinę duchową i przestrzeganie pewnych zasad etycznych. Joga deklaruje możliwość rozpoznania przez praktykującego natury rzeczywistości. To jeśli chodzi o taką definicję jogi, natomiast przede wszystkim joga nam się kojarzy z ćwiczeniami. Myślę, że bardzo, bardzo słusznie. Zacznę od tego, że nie będę Wam na pewno pokazywała żadnych asan, nie będę Wam mówiła, jak należy je wykonywać. Podlinkuję Wam kilka fajnych filmów, które pokazują, jak ćwiczyć jogę. Natomiast najlepiej, jeżeli chcecie zacząć ćwiczyć, to zachęcam pójście do jakiegoś choćby studia fitness czy do szkoły jogi. Ja zacznę od tego, jak to się w ogóle stało, że zaczęłam ćwiczyć jogę. Kiedyś, dawno, dawno temu, jak byłam dzieckiem, gdzieś w jakiejś gazecie o jodze przeczytałam, był taki moment, że ona była bardzo popularna w Polsce, może nie bardzo, ale była popularna w Polsce. I wtedy w wielu gazetach były różnego rodzaju asany, gdzieś na jakimś kanale w telewizji leciał program, w którym ćwiczyli jogę. Ja nawet miałam pożyczoną od koleżanki, czy od przyjaciółki, już nie wiem, kogo była ta książka. Książkę o jodze i tam były różne asany opisane, strasznie mi się to podobało, chciałam ćwiczyć. Natomiast w moim mieście nie było zajęć, no i to tak trochę umarło. Poszłam na inne zajęcia, zajęłam się czymś innym, umarło to śmiercią naturalną, ale gdzieś tam z tyłu głowy mi ta joga, wisiała. No i w pewnym momencie Agnieszka z kanału Nisiak z 83 zaczęła biegać i potem, żeby lepiej się rozciągać, zaczęła ćwiczyć jogę i ona tak zaczęła o tej jodze opowiadać, zamieszczać na Instagramie różnego rodzaju asany, które wykonywała, że pomyślałam sobie, kurczę, ja bym też chyba chciała chodzić na jogę. Szczęśliwy traf chciał, że niedaleko mnie jest studio fitness, gdzie są prowadzone zajęcia z jogi, no i tam zaczęłam chodzić. Jeśli chodzi o rodzaj jogi, którą ja ćwiczę, to najśmieszniejsze jest to, że nie wiem. Wydaje mi się, ponieważ jakby ten osoba prowadząca zajęcia odnosi się do jogi według tradycji Iyengara, więc myślę, że to jest, idziemy w tym kierunku. Natomiast jeśli chodzi o jogę, wolę raczej ćwiczenia statyczne, czyli ustawiamy się do pewnej asany i staramy się w niej jak najdłużej wytrzymać. O tym pisze Iyengar w swojej książce Światło Jogi. Jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam zajrzeć. To jest podobno taka biblia joginów. I tą wolę. Nie przepadam za jogą dynamiczną, gdzie co chwilę się coś zmienia. Jeżeli to robimy na przykład powitanie słońca, które jest dosyć dynamiczne na rozgrzewkę jak najbardziej, tak? Natomiast potem już wolę jakby zatrzymywać się w tej pozycji i skupiać się na lepszym poprawianiu danych fragmentów ciała. Tak jak mówiłam, ja ćwiczę w klubie fitness, natomiast myślę o tym, żeby przenieść się do prawdziwej szkoły jogi. Znaczy, może to źle zabrzmiało, po prostu do szkoły jogi, która będzie lepiej wyposażona i w której zajęcia trwają po półtorej godziny. Ponieważ zajęcia z jogi zwykle trwają półtorej godziny, niestety tutaj w klubie fitness trwają tylko godzinę. Natomiast ja jestem z zajęć bardzo, bardzo zadowolona. Ćwiczę na zajęciach dwa razy w tygodniu i raz, dwa razy w tygodniu staram się ćwiczyć w domu, czasami trzy razy w tygodniu. Ćwiczę w domu to, co nie wychodzi mi na zajęciach. Jeżeli na przykład mam problem z jakąś asaną, z równowagą, to ją ćwiczę w domu. Jeżeli chcę coś wzmocnić bardziej ramiona, ćwiczę asany na ramiona w domu. Nie robię tego długo w domu, ale chociaż staram się jakby cały czas tę jogę ćwiczyć. Jeśli chodzi o to, co jest nam potrzebne do jogi, to tak naprawdę wygodny strój i bose stopy. To jest bardzo ważne. Ja widzę na początku, przychodzą osoby na pierwsze zajęcia
Dużo osób ćwiczy w skarpetkach. Najlepiej jest ćwiczyć na boso, bo wtedy nasze stopy, tak jak ręce, dobrze przyczepiają się do maty. Łatwo jest rozłożyć palce stóp, łatwo jest ten ciężar ciała na odpowiednie kawałki stopy przenieść, no bo po prostu lepiej się czuje podłoże. Co oprócz takiego podstawowego wyposażenia? Oczywiście w szkołach jogi, czy nawet w klubach fitness są maty do ćwiczeń. Możemy przynosić swoją matę, ale nie musimy. Ja mam swoją matę, tutaj mam tak szczepioną, żeby ona się nie rozkładała. To jest mata dedykowana do jogi. Ona ma chyba 3 mm grubości, ponieważ nie może być do jogi mata za gruba, ale z drugiej strony zbyt cienka. No ja nie lubię, ponieważ ja mam dosyć kościstą na przykład miednicę, łokcie, jak gdzieś się opieram łokciami, to tutaj mnie trochę bolą, więc wolę troszkę grubszą matę, ale chyba na takich 1-milimetrowych też można ćwiczyć. Jak są takie grube, czasami chyba 7, już przy 5-milimetrowych nie jestem pewna, czy dobrze jest ćwiczyć jogę, ale takie 7 i więcej milimetrowe, to już nie. Tą jogę kupiłam, tak jak mówiłam, w Empiku. To nie jest może najlepsza mata do jogi, natomiast ja na niej bardzo lubię ćwiczyć. Na początku ja się na tej macie ślizgałam, moje dłonie. Natomiast teraz im więcej ćwiczę, im mam mocniejsze ramiona, tym łatwiej mi się na tej macie utrzymać bez poślizgu. Niestety tu w klubie fitness mamy maty takie średnie. Ja na nich się można, jeśli chodzi o dłonie, jak już zwłaszcza ćwiczymy trochę dłużej, mam bardziej spocone dłonie, to one potrafią mi się ślizgać. Natomiast wtedy no jest tak, że po prostu znajdujemy sposób na to, żeby się nie ślizgać, czy podkładamy pasek pod ręce, czy łapiemy po prostu za boki maty. I to tak jak mówię, mata, strój sportowy i wygodny, czyli jakieś spodnie, koszulka. Ja na przykład noszę jeszcze biustonosz sportowy, bo mnie jest tak po prostu wygodnie ćwiczyć. I to Wam naprawdę wystarczy. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe akcesoria, to przydadzą się klocki, takie piankowe. Ja tutaj akurat w domu nie mam. Te asany, które wykonuję w domu, zwykle nie wymagają ode mnie klocków, albo staram się sobie jakoś radzić inaczej. Próbuję się podeprzeć na książce, takiej z twardą okładką i to działa. Natomiast kupiłam sobie pasek. Pasek kupiłam w Decathlonie za chyba około 25 zł. I to jest taki pasek, który nam dosyć solidny. On nam pomaga w wykonywaniu pewnych asan. I to jest fajna rzecz, którą warto mieć, choćby tak, utrzymywanie nóg w górze, prostowanie ich, stanie z jedną nogą wyprostowaną. Nie jestem jeszcze w stanie złapać swojej nogi, stopy za duży palec i mieć ją wyprostowaną, żeby się nie garbić. No więc do tego jest mi pasek potrzebny, a takie rzeczy robię w domu. To pasek się jak najbardziej przydaje. Zastanawiałam się nad kupnem kostek, natomiast one jeszcze mi nie są aż tak niezbędne, więc sobie po prostu kupno darowałam. I to jest wszystko, co Wam jest potrzebne do ćwiczeń. Mówię, w szkołach jogi te wszystkie dodatkowe akcesoria są, jeżeli macie możliwość na przykład chodzić częściej do szkoły jogi niż 2 razy w tygodniu, albo ćwiczenie 2 razy w tygodniu, czy raz w tygodniu jogi Was satysfakcjonuje, no to jak najbardziej nawet tylko strój sportowy jest Wam potrzebny. Jeżeli już chcecie ćwiczyć w domu, mata jest niezbędna, pasek i klocki mogą się przydać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o samo ćwiczenie jogi. Teraz ja ćwiczę, tak się nad tym zastanawiam, ale chyba już z 9 miesięcy. Co mi dała joga? Wysmuklenie talii. Naprawdę to jest widoczne. Podniesienie pośladków. Wysmuklenie ud i umięśnienie ud. Duże umięśnienie tutaj ramion. Natomiast to umięśnienie rąk, ramion jest większe niż wcześniej, ale z drugiej strony nie jest tak duże jak u kulturystów, tak? Tu jakby nie ma obawy, jeśli chodzi o jogę, że ona sprawi, że my nagle staniemy się kulturystami, bo ona tak nie działa tak mocno.
czy buduje mięśnie, tak? Ale nie jest to taka brzydka, kulturystyczna budowa. Wzmocnił mi się kręgosłup, dużo łatwiej mi się siedzi prosto. Łatwiej mi się opuszcza tutaj, rozluźnia barki, tak? Ja czasami widzę, że stres się kumuluje w barkach. Ja czasami widzę, że w pracy jak coś się dzieje, mi te barki zaczynają się tak podnosić do góry i jakby tak bardziej gdzieś tu się spinać, więc wtedy wiem, że muszę je opuścić i uspokoić się. Jeśli chodzi, to by było od takiej strony fizycznej, tak? Wzmocniły mi się ręce, wzmocniły nogi, brzuch, mam wzmocniony talię wysmukloną. Do tego, jakby od tej sfery duchowej podchodząc, tak? U mnie na zajęciach nie jest w żaden sposób wprowadzana medytacja, nic takiego, także o tym myślę, że nie będę Wam opowiadać, bo tym bardziej nie jestem ekspertem. Natomiast jeśli chodzi o tą sferę duchową, to przez rzeczywiście coś w tym jest, że poprzez ćwiczenie jogi zauważyłam, że jestem jakby bardziej spokojna, mniej tego stresu się właśnie w tych barkach kumuluje jak wcześniej i moje migrenowe bóle głowy są dużo, dużo rzadsze. Praktycznie, jeżeli w tej chwili to jest tak, że jeżeli ciśnienie się waha bardzo mocno, wysokie, niskie, za chwilę znowu wysokie, niskie, wysokie, to wtedy ta migrena mnie potrafi dopaść, ale już w wielu innych sytuacjach nie. I to myślę, że to mi dała joga. Ponieważ ja miałam okropne migreny, ledwo po prostu widziałam, nie mogłam słuchać, bolał mnie cały nos, praktycznie odpadała mi czaszka, a głowa tak pulsowała. Do tego nudności, jeszcze aura, więc coś strasznego. I to wystarczyło tak naprawdę każda głupia rzecz. Zjadłam za dużo, przegłodziłam się, wypiłam za dużo wody, wypiłam za mało, trochę się odwodniłam, tak, ciśnienie się zmieniło już, trochę jakiegoś stresu po prostu potrafiło mnie dopaść w każdej chwili, nie wyspałam się, spałam za długo, potrafiła mnie dopaść ta migrena. W tej chwili, odkąd ćwiczę jogę, jest to dużo łagodniejsze, jeśli są ataki, są dużo łagodniejsze i tak naprawdę tak bardzo negatywnie reaguje na ciśnienie. To wtedy jest rzeczywiście trudno. Ale to myślę, że to jodze zawdzięczam i jestem naprawdę wdzięczna. Mój metabolizm się poprawił. Jakby miałam problem z wzdęciami. Myślę, że to nie tylko joga, też trochę zmiana sposobu odżywiania, większe zwracanie uwagi na to, co jem, ale myślę, że joga też rozćwiczyła te tutaj jelita. Ja nigdy nie miałam problemów z metabolizmem, ale mam wrażenie, że jest teraz dużo, dużo lepszy niż był wcześniej. Także naprawdę ja jodze dużo, dużo zawdzięczam i będę ćwiczyć dalej. Jeśli chodzi o takie rzeczy dodatkowe związane z jogą, jakieś książki, to ja trochę książek przeglądałam w Empiku i mówiąc szczerze, tam dużo rzeczy jakby z tej części, powiedzmy, filozoficznej, czegoś nowego można się dowiedzieć z części, gdzie są opisane ćwiczenia. Właściwie w każdej jest to samo. Tak jak mówiłam, jeśli chcecie taką sobie zbudować bazę na temat wiedzy o jodze, przeczytajcie Światło jogi Iyengara. Nie jest to łatwa książka. Pierwsze 40 czy nawet 60 stron jest takich mocno filozoficznych, mocno to się odnosi do filozofii indyjskiej. Ja nie znoszę książek filozoficznych, więc to było dla mnie trudne przejście, natomiast przebrnęłam przez ten fragment już kiedy miałam właśnie końcówkę tej filozofii, mówię tak, o nie, cała ta książka będzie o filozofii, ja jej po prostu nie przeczytam. Na szczęście przeklikałam, bo czytałam ją na Kindlu, przeklikałam kilka stron do przodu, okazało się, że dalej są opisane wszystkie asany. Więc to warto przeczytać, żeby się też orientować mniej więcej jakby ze stopniem trudności różnych asan, z opisem ich dokładnym, z tego, jakich efektów się możemy spodziewać. Jeżeli czegoś konkretnie od jogi oczekujemy, to warto ćwiczyć te asany, które są, na przykład jeżeli ktoś, powiedzmy, ma problem z jelitami, to są wskazane
asany dla osób, które właśnie mają takie problemy. Jeżeli ktoś ma na przykład problemy z kręgosłupem, są asany dla osób, które mają problem z kręgosłupem i to wszystko jest w tej książce opisane. Natomiast jeszcze taka dodatkowa rzecz, na którą trochę przypadkiem trafiłam w Empiku, oglądając gazety, to nie jest jakiś nowy magazyn, on się już od jakiegoś czasu ukazuje i to jest 3-miesięcznik Yoga i Ajurweda. Ten, myślę, że jeszcze to jest zimowa edycja, więc niewykluczone, że jeszcze w związku z tym, że jest luty, to ten egzemplarz dostaniecie. Nie jest to tania gazeta, ponieważ ona kosztuje 18,50, natomiast jest dosyć ciekawa. I niewykluczone, że kolejne też będę kupować. W końcu raz na 3 miesiące 20 zł. Nie jest mało, ale też nie jest aż taki duży majątek. Natomiast musi być tam rzeczywiście coś ciekawego. Tutaj na przykład, co bardzo mi się podobało. Wywiad z kimś, kto ćwiczy jogę z jakąś znaną osobą. Na przykład tutaj mamy też artykuł na temat czystka. Czemu jest taki, jakby o jego właściwościach. Bardzo fajne, o czym nie wiedziałam, historia jogi w Polsce. To jest bardzo, bardzo ciekawa lektura, zwłaszcza, że okazuje się, że joga to w Polsce to nie jest nic nowego. Na przykład tutaj opisane są asany dla kobiet, które, taka jakby joga hormonalna dla kobiet, które chcą zajść w ciążę, także dosyć sporo tutaj jest ciekawych artykułów, na przykład o nałogach, o jakie wykonywać asany przed wyjazdem na narty, na przykład też o medytacji, o ajurwedzie, tutaj wszystko jest jakby w tej gazecie. Jeżeli chcecie trochę się więcej o jodze dowiedzieć, nie tak stricte książkowo, filozoficznie, to myślę, że ta gazeta to jest fajny pomysł. No i jeśli chodzi o jogę, to jest wszystko. Ja jestem jogą zachwycona, polecam Wam naprawdę ćwiczenia z jogi. Jeżeli pójdziecie do jakiegoś jednego klubu fitness, tam Wam się nie spodoba, spróbujcie gdzieś indziej. Warto tutaj tych zajęć szukać. Jogi są bardzo różne, różni są prowadzący. Dużo zależy, myślę, od tego, na kogo traficie i jaką on jogę ćwiczy, czy Wam się spodoba. Ja po prostu wpadłam totalnie, bardzo polecam. Jakby joga dużo zmieniła w moim życiu i na pewno będę ją dalej ćwiczyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik nie był za długi. Jeśli Wam się podobał, kciuk w górę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.